pokolenie Jedi. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. No proszę, miecz świetlny. Byłem sam przez bardzo długo. Bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Nie jesteś sam. Już nie. Hej, BD-1. Jestem Cal. Zabieraj lasery z mojego lunchu! W takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Merin, tak? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz ocalali. Zmieniamy się. Los zakonu Jedi jest teraz w twych rękach. Życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. Wykonać rozkaz 66. Mistrzu! Nie! Każdego Jedi kusi ciemna strona. Zbudujemy coś innego, coś lepszego. Ciebie też sprzedam. Nie powstrzymasz Imperium! Ból sprawił, że jestem silniejsza. Ta nienawiść. Porażka to nie koniec, przyjacielu. To nieodłączny element ścieżki. Nadzieja nigdy nie zginie w tych, którzy wciąż walczą. Nigdy nie zapomnę. Uszanuję twoje nauczanie i twoją ofiarę. Sprawa Rady Jedi, Kalu Kestisie. Wstań, rycerzu Jedi. Pamiętaj, ufaj tylko mocy. Dokąd teraz?
plotkom, Jedi do tego wzięty żywcem. Senator się nas spodziewa. Możecie przejść. Nie chcemy, żeby senator czekał. Szkoda, że nie umarłeś razem z resztą, zdrajco. Więc? Gdzie przekazanie? W dokach. Takie transakcje najlepiej robić skrycie. Jasne. Ale co powstrzymuje senatora, żeby nas nie uwięzić i wyrzucić do lotpasa? Nie chcę, żeby to wyszło na jaw. Dokładnie tak. Ignoruje inkwizytorów, próbuje przećmić Vadera. Facet niebezpiecznie się bawi. Tak jak my. Rozkazy senatora. Tędy. Idziemy naokoło. Te ulice zostały zamknięte z rozkazu senatora Sejdziana. Odejdźcie natychmiast, albo was arestujemy. Jak szczury w labiryncie. Nie podoba mi się to. Trzymaj się planu. Będzie dobrze. Jeśli na tym zarobię. Jesteśmy obywatelami! Nie możecie nas tak traktować! A? Kto tak powiedział? Ona Jedi! Tak, wiem! Błagam! Trzeba było o tym pomyśleć, zanim zrobiłeś awanturę! Mam rodzinę, małego synka! Im więcej gadasz, tym później ich zobaczysz! Ale... No idę! 2046 pamięta lepsze czasy. Wojna kosztuje! Ktoś musi za nią płacić! Niełatwo jest w tej galaktyce zarobić na chleb! Nie według propagandy. I bezpieczeństwo stanowią fundament imperium. Nie wierzę, że za chwilę spotkam senatora. Ostatnia rzadko pokazuje się publicznie. Dobrze, że dla nas zrobi wyjątek. Cóż, mamy coś, co zapewni mu przychylność imperatora. Widzę. Skanowali to już na posterunku. Spokojnie. Senator tylko się upewnia, że wszystko przebiega uczciwie. Pora lecieć. Z rozkazu senatora Sejdziana na poziomie 2046 wprowadzono godzinę protestu. Opuścić ulicę i pozostać w schronieniach do odwołania. Patrole porządkowe będą zatrzymywać i aresztować wszystkich, którzy się nie dostosują. Chodź tu, Jedi! Reszta zostaje tutaj. Nie tak się umawialiśmy. Umowy się zmieniają. Ale nie ta. Jadę z wami, albo zasuwamy na piechotę. Tylko ty. Reszta musi poczekać. Terrorysta. Pozwolisz mu się tak nazywać? Wystarczy. A więc gdzie go znalazłeś? Na Nocnym Targu. Próbował kupić skrzynię bomb elektroprotonowych od czarniejskiego handlarza. Jak ci się udało go schwytać? Jedi muszą spać tak samo jak my. Jak senator weźmie cię w obroty, to pożałujesz, że żyjesz. Zawsze miło spotkać sympatyka. Tędy, Jedi. Spokojnie, Blasza. Pilnuj własne sprawy. To jest twoja sprawa. Więzień musi być w nienaruszonym stanie. Senator chciał dostać więźnia żywego. Przecież oddycha, czyż nie? Druidy. Au! Dystrykt bezpieczny? Tak, senatorze. Oby tak było. Psy Vadera zawsze gdzieś węszą. Jedi to ostatnio rzadka zdobycz. Co jeszcze mi przyniosłeś?
zapłaćcie mu. To była przyjemność, senatorze. Mam nadzieję, że nie ostatni raz robimy razem interesy. Renegat Jedi Cal Kestis. Zdążyłeś wyrobić sobie nie lada opinię. Sabotaże w magazynach broni. Zakłócenia dostaw zaopatrzenia. Obnoszenie się z tym przed dosłownie wszystkimi. Nieudany przewrót na Norsid. To twoja sprawka, czyż nie? Czego chcesz, senatorze? Mam się przyznać? I tak już wiesz, że pracuję z Sogererą. Zanim oddam cię w ręce Imperatora, doprowadzisz mnie do pozostałych Jedi. Nie mogę. Zostałem sam. Nie ma sensu się opierać. Dowiem się tak albo inaczej. Czasami wystarczy porozmawiać. Ale tam mam do dyspozycji zupełnie inne narzędzia. A może po prostu użyję tego! Miecza twojego mistrza. Czaro Tapala. Był zdrajcą, tak jak ty. I pomyśleć, że kiedyś dzieci będą nas pytać, cóż to za dziwna rzecz. Ten relikt wypaczonej instytucji zniszczonej przez swoją własną arogancję. Wielu z nas wpada w pułapkę arogancji, senatorze. Imperator nie będzie miał nic przeciwko, jeśli dostarczę cię w kawałkach. Co? Naprawdę myślałeś, że dam się schwytać? Przechowujesz na swoim jachcie ściśle tajne dane wojskowe. I właśnie podałeś mi je na tacy. Dzięki, BD. Spłoniesz za to. To moje. Trzymać tego Jedi! Dokończcie! Zorwać go! No tak, już po tobie! Nie osiągać się! Silnego, martwego! Po prostu go zbawcie! I to tyle, senatorze! Pokaż się, a porozmawiamy! To będzie łatwe! Zbliża się wróg! Masz szczęście, że jesteś szybki! Posiłki! Prędko! Dajcie to! Jestem w porządku! Jeśli nie przegramy, to nie z mojej winy. Teraz leci do nas. A leci dość szybko. Za szybko! Uwaga! Okej. Zdarza się. Musimy się dostać na jacht. Niewiele brakowało, mały. To nie twoja wina. Dogonimy jacht. Zabić go! Strzelam! Sprawdź go!
nie mogę otworzyć. Nie masz jakiegoś sposobu, co? Musimy znaleźć ten jacht, zanim namierzy go Imperium. Niech mi ktoś pomoże! Mam tylko nadzieję, że dane wywiadowcze od senatora będą warte zachodu. Nigdy się nie poddajesz, co nie, mały? Możemy tu odpocząć, mały. Gotowe. Nie, błagam. Walczyłem na wojnie. Wątpię. A teraz wypad. Rozkazy senatora. Dobra. Rozwalić! Hmm.
ostatnio widziany w doku 27. Podobno to drzewo. Nie pokonasz mnie! Skupić się na celu! Matko! Jest jacht. Wciąż dryfuje. I o to chodzi, Billy. Zgarniemy go. Idziemy coś zjeść po robocie. Jasne, chętnie wciągnę turbo doga. Pokoju. Mamy marne szanse. Jest ranny. Widzę ich. Masa przestępców na ulicach ostatnimi czasy. Myślałem, że... Mamy intruza! Nikt tam nigdy nie uciekł. Moje wysiłki nie mają znaczenia. Niech ktoś inny tu będzie! Tam nie dotrafię! Jesteśmy coraz bliżej. Trzymasz się, Billy? Nie patrz w dół. Mam cię, zdrajco. Co ci tyle zajęło? No wiesz, kręciłem się. Zwiedzałem sobie. Dawno nie byłem na Coruscant. Dzięki, Boat. Taka robota, Kestis. Gdy zobaczyłem zapadający się dok, pomyślałem, że ta akcja może się skończyć bardzo szybko. Po co im to ułatwiać? A! Gdzie jest załoga? Zmierzają na jacht. Tam się z nimi spotkamy. A, i brawo zabrania używania komunikatorów. No to cisza na łączach. Brawo wie, co mówi. Kubi i Liz chyba już w tej chwili głodują. Głodnik Latuinianie? Nie chcemy do tego dopuścić. Przypomnij mi, bym ci kiedyś opowiedział o misji na Karydzie. Fabryka najwyraźniej zatrzymała jacht. Jak dla mnie bomba. Brak kanonierek. Załoga musi coś kombinować. Nie każmy im czekać. Jak mamy się zabrać na drugą stronę?
No dobra, nie udało się. Myślisz, że zdołasz zrzucić tę skrzynię? Warto spróbować. Plecak się przydaje. Przypomnij mi kiedyś, to opowiem ci, skąd go mam. Kto cię nauczył takich ruchów? Mój mistrz. Za każdym razem, gdy upadałem, podnosił mnie na nogi. Brzmi jak dobry nauczyciel. Patrol szturmowców. Szukają nas. Lepiej nas niż jachtu, no nie? Imponujące. Po co komu plecak rakietowy? Ha! Widzisz ten kabel? Zajmę się tym. Garnki pod nami. Nie można ich ominąć. Więc przejdziemy przez nich. Czekam na twój znak, Kestis. Kontakt! Hej, koledzy. Was szukacie? Możesz na mnie liczyć! Nie żyją! Dobra robota. Wzajemnie. Ten termina. Szturmowcy się zbliżają. Załatwmy ich. Jasne. Na twój znak. Teraz! Podobnik! Przyniesiemy cię na miasto! Dobra, znasz się na walce. Ta, ty też. Nie mówię w binarnym, ale masz rację, Billy. Spróbujmy wejść tamtędy. Przestań. To wymarłe miasto. W ostatnich latach Coruscant bardzo się zmieniło. W tych czasach wystarczy wyjść na zewnątrz, żeby narobić sobie kłopotów. Co do kłopotów, spróbujmy uniknąć tego patrolu. Zgadzam się. Wróg jest niedaleko. Będę cię osłaniać, Karl. Blaster gotowy? Zlikwidujmy ich. Zamierzam, to wygra. Gotów do strzału! Chodź
To nic osobistego! Nie jest takie łatwe! Potrzebna pomoc? Strzelam! Ładunki wybuchowe! Zlikwidowani. Ślepy zaułek. Wracajmy szybko. To chyba jakiś rzadki minerał. No, jest piękny. Chyba sugeruje, żeby to zrzucić. Teraz droid będzie mi rozkazywa? Imperator zmienił świątynię Jedi w swój pałac. Tak, to Imperium zawsze wychodzi najlepiej. Kochasz i zmień to w coś, na co nie możesz już patrzeć. Od jak dawna pracujesz z Sogererą? Nie za długo. Wziąłem od niego parę zleceń. Widziałem, że był pod wrażeniem, a to rzadkość. Jestem dobry w tym, co robię i nie zadaję złych pytań. To połączenie zwykle daje mi wiele możliwości. Być może zdołamy wykorzystać ten dźwig, aby przejść przez most. Użyjemy razem z Imperium przeciwko niebu. To jakiś żart, to nie? Podobno doszło do próby zamachu. Ktoś podniósł rękę na senatora? Trzeba mieć siłę, żeby porwać się na tej Jana. No? Będzie na baba! Robimy to razem! Cała drużyna nie żyje. Chyba już czysto.
Oddałem wam wszystko, co miałem. Jesteśmy tu, by was chronić. To na pewno jest warte jeszcze kilku kredytów.